Witam w kolejnym gameplayu tej wspaniałej gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Zajmiemy się teraz wyspą tutaj Korozal, całą jej eksploracją, tawerną, tymi misjami, znakami zapytania i tak dalej. Odtopujemy zamknięcie. Strefa tutaj jest krzyżowa, ale najbliżej sobie powalczymy. Załogi na kawkę. Zobaczymy, czy dalej z nami walczyć. Jak tak, to zabijamy kolejne statki. Znaczy topimy. Tak, oni tam dalej. Teraz to jest dosyć duży statek.
przyratowana, jedna osoba jeszcze jest w jego zabicie. Stąd nie sięgam pistoletem. No nie aż tak dużo, myślałem, że kilka tych tysięcy będzie, ale naprawiamy kawkę, bo mamy dwie kreski tylko. Ile tu rzeczy w ogóle leży? A, tu jest jeszcze drugi statek. Też można by to zrobić aborda, ale się nie chce, bo jest to słabo. Nie ten. Były tu szafą. Dużo ładunków, nie wiem, czy to jest pozostałość po jakichś statkach, czy co. Trochę drewno, trochę metalu, tak pozyszczane dużo. I utrzymujemy, chyba że nas tego nie łowcy. To jest taka mała wysepka? Nie spodziewałem się, że to jest takie małe. Może będzie szybciej cała eksploracja. Tu już mamy mapę. Boszczyka z mapą. Tu sobie kupimy, żeby nie być ściganym. Tu jest jakiś sklep. Chyba gada po hiszpańsku. Ładunek, sprzedamy cukier. 300. I rum. Suerte. Tam pewnie jest coś schowane, bo pilnuje dwóch. Stop! You! You're finished! Jakiś manuskrypt chyba? Nie, sekret. A manuskrypt. Dobra, to jest synchronizacja, tu się nie mogę spiąć. Tu też coś nie działa. Skrzynkę i tabelnę do odblokowania, czyli znowu robicie się bezsensowne z tubylcami.
przestrzenia taki mały teren. Jakie są wyzwania? Wyzwania są na pewno na innej wyspie, bo ta jest za mała. Zaliby pirackie, fort. Czynczoro dla siebie, nie pozwól na to. Daleko to? No tu na forcie to można się przenieść. Dokończmy tutaj najpierw skrzynki. Animusa, tawernę, butelkę. Ostatnia tawerna odblokowana, zajazd w Korozal się nazywa. Stopąd informacji. He enterado de una cosa que puede interesarte. Coś co pewnie i tak później odkryjemy. A, konwój morski. Dobra, butelka. Zobaczymy, w co oni tam grają. To jest młynek. On jest zaawansowany, więc nie. Przenosimy się w miejsce, gdzie jest zlecenie zabójstwa, czyli tutaj do fortu. Many men are afraid of Kenway. Devil, they call him. But I got one thing he don't have. This fort. I'd love to see the devil try to get past my men. He won't, of course. But if he did, oh, I'd show him hell. I bet you would. If you'd ever fought the Hapgoffer, then you'd know what I mean. Tell it to the sea. I'm sick of not boasting and speaking in tongues. You'll regret saying that when you're face to face with the monster of the north. It'll swallow you and your ship with it. And any whales that happen to be nearby at the time. If it was no match for your swell head. He don't scare me. Got him sighted!
Powinniśmy teraz na tą wyspę wrócić po drugie zlecenie. To jest ta wyspa, tam jeszcze jest Animus. Skrzynia jeszcze jest? To jest na pewno to? Na pewno, ominąłem skrzynię. Jak? A bo to skrzynia jest tam. Nie wiem, czy należy do wyspy, czy to chyba należy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Chcieliśmy upłynąć jeszcze po tego Animusa. Tu jest zlecenie na to. Tu jest już zrobiony ten wrak. Możemy się tam przenieść od razu. Wejść tutaj. Albo się tam spiąć. Ja stamtąd wtedy spadłem. A jakbym rokował, to musiałbym głęboko rokować. Już tam też przeminę to. Już widać, że raczej nie ma tu wejścia, ale jeszcze spróbujemy. Ja nie ma jak. Tylko przez ten dzwon. A dopiero co to, ten brak robiliśmy. Przedni wideo. Tych piratów też zabijaliśmy. Tutaj zoomować, opuszczamy dzwon nurkowy. Do tej kryjówki.
przemytników. Jeden zaraz odejdzie, będzie ich dwóch, jeden odejdzie, bo już odszedł. Dalej walczyć, bo już tu byłem. Wcześniej miałem tak fajnie ustawiony statek, że mogłem na niego wpaść. Ale tym razem nie. No dobrze, czyli tamtą wyspę można uznać za zrobioną, bo to było też część wykonywania akcji pobocznych tamtej misji, wyspy. Przeniesiemy się jednak do tej wyspy, żeby wziąć tego animusa, który jest na północy od niej. I zajrzymy jeszcze na wyspy, gdzie są skarby. Bo mamy dwie nowe mapy skarbów. Jeżeli będzie to na jakiejś znanej już wyspie, to się do niej przeniesiemy. Jeszcze jakiś mały jest ładunek.
Dobra, teraz mapy skarbów. Ta jest zablokowana. Więc nie korzystamy z niej. 623172. 623172. 623, to będzie w prawo gdzieś. 6, gdzieś tu. 623172. Tu. Tak. W Kingston. A Kingston jest już odkryty, więc możemy się tam przenieść. No i zobaczymy, gdzie ten skarb jest. Ta wyspa jest dość spora, więc może być utrudniony. Utrudnione znalezienie. Ale nie poddajemy się. Otwieramy to. No, to jest chyba mapa tego. Tak, i to jest tutaj. Czy mapa wygląda podobnie? No powiedzmy. No tak, to jest mniej więcej w tym miejscu. Przenieśmy się tam. Co to jest za uwalnianie nagle tych zakładników? No i dałem się wykuć, niestety. Co by mi było z dwójki zawodów, jak mogę sobie wybrać. Koniec tego. Gdzieś tam jest ten skarb. Na mapie pokazywało, że są jakaś palma przy wodzie w ogóle, jakaś łódka. Chyba tu bardziej jeszcze. Tu mamy palmę i łódkę. A tam też mamy łódkę i palmę. Tu mamy w ogóle bardzo dużo tych łódek. Chyba skarb jest po drugiej stronie. Jeszcze spojrzymy. Nie na mapę. A po tej chyba jednak stronie, tak? Bo tu jest taki woda. Po tej stronie jest skarb. Dobry. No to najpierw sobie pochodzimy trochę. W tej łodzi to tak wątpię, żeby był. Ale też istnieje taka możliwość. Nie ma. Tu są te oznaczenia właśnie, te skrzynki. Oby to był schemat, a nie pieniądze. Schemat i pieniądz. Czyli idziemy na statek i już go ulepszamy. Koło sterowe z chyba... A, co z ozdobą, to mi się to nic nie przyda. No i teraz to druga mapa skarbów.
55, 178, 55, 178, to będzie gdzieś po lewej stronie i nis, nie. A, tak, po lewej stronie i nisko. 55, 178, 55, 178. To jest tutaj? Nie. Pięćdziesiąt pięć, 178. Znowu wrak? To jest ten sam, po raz trzeci? Co pokazuje ta mapa? Gdzieś na dole będzie spał. Ale teraz mi się pokazało. Co jest na rysunku? Chyba z lewej strony bardziej. Your heart! Oh, God.
tym jeszcze walczył? Mapa pokazuje takie wielkie coś, jaskinie i dwa wejścia z lewej i z prawej. Znaczy tu chyba są dwa wejścia z lewej i z prawej. Tu jeszcze jest jakieś. O, może tu będzie. No, tu jest. Tylko kasy. Możemy się teraz cofnąć w jakieś normalne miejsce. Na przykład do naszej tam bazy. Czyli to jest niedostępne. Dostępne. To sobie tam ulepszymy domek. Teraz. I to będzie na tyle w filmiku. Gdzie jest ten mój dom? Tu jest ten dom. Niepotrzebnie tak daleko poszedłem. Ładnie. Po czemu ktoś się kręci w moim domu? Ja byłem, że to strażnicy. Jak tak to? What a queer fellow. Is your reason absconded? The sporting gentleman. No i teraz mamy ulepszenie i czy nas będzie na to stać? Now what could I add to make it perfect? 40 tysięcy, żeby kupić domek gościnny. To musimy sprzedać ten cukier cały, co mamy. Wyjdźmy, sprzedajmy.
nie ma nawet lepszych mieczy. Sprzedaj ładunek. A nie mamy nic do sprzedania. Płótno sprzedam, bo go nie używam. Be most welcome, mon ami. I teraz mogę kupić ten domek dla gości. Może dla tej Angielki, co jest... co jej obiecałem, że do niej wrócę, albo... Czy Edward obiecał. Prześlę kogoś po nią. Now, what could I add to make it perfect? No i mamy domek gościnny. I już nic więcej do ulepszenia chyba nie ma. Wszystko. Dobra, to dziękuję za oglądanie. To by było na tyle.